Witaj. Oto pytanie na całe życie. Gdy mówisz po angielsku, to myślisz o tym, jak mówić, czy co mówić? Jesteś w wieku od lat 25 do 55 plus? Zajmujesz zarządcze, eksperckie lub menedżerskie stanowisko? Czy twoja dziedzina wiedzy eksperckiej to Scrum and Agile, prawo, finanse, sprzedaż, IT, human resources, albo może jeszcze węższa albo odrębna dziedzina? Chcesz mówić płynnie po angielsku, żeby twoją wiedzą ekspercką dzielić się z klientami z zagranicy? Albo żeby aplikować do wybranych przez ciebie firm w Polsce i na całym świecie? Jeśli tak, to pomówmy o twoim angielskim. O czym myślisz, gdy mówisz? Na początku każdej współpracy wszystkim osobom zadaję jedno ważne pytanie. Czym różni się mówienie po angielsku od mówienia po polsku? Zawsze pada jedna odpowiedź. Osoby zmagające się z nauką języka angielskiego twierdzą, że podczas mówienia językiem ojczystym po polsku myślą wyłącznie o tym, co mówić, natomiast jak mówić dzieje się samo. Czy to właśnie na tym polega płynność? To może również na tym właśnie polega płynność mówienia językiem angielskim. Co ty sądzisz? Czy podczas mówienia po angielsku płynność również wymaga tego, że myślisz wyłącznie o tym, co mówić, natomiast jak mówić powinno dziać się samo? Spróbuj na sobie. Jeśli chcesz, możesz doświadczyć na sobie, czy ten automatyzm, którego doświadczasz codziennie w języku ojczystym, może być również obecny podczas mówienia po angielsku. Czy płynność po polsku i angielsku polega na tym samym? Jak myślisz, jak to szybko osiągnąć? Jestem Tomasz English Wyszkowski. Porozmawiajmy.